Dzień dobry Państwu, witamy po krótkiej przerwie. Z nami w studiu gość Kamil Jaros, główny analityk Admiral Markets. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Godzina 10.30, jesteśmy na stronie głównej Admiral Markets. Korzystamy z kalendarza makroekonomicznego i widzimy doskonale, że no, dane z Wielkiej Brytanii opublikowane przed kilkoma minutami nie zaskoczyły, a właściwie zaskoczyły no, negatywnie 1,7% w skali roku, jeżeli chodzi o poziom inflacji. Dynamikę inflacji w ostatnim okresie, ale to brytyjski funt, to nie jest wydarzenie dnia, prawda? Dzisiaj nie, ale jutro już jak najbardziej. Jutro już jak najbardziej, natomiast skupiamy się na dniu dzisiejszym, tak jest. A dzisiaj nasze oczy wędrują no, nieprzypadkowo w stronę Stanów Zjednoczonych. Godzina 20, decyzja w sprawie stóp procentowych. Dużo czerwonych kropek. Mocna uwaga skupiona na tych wydarzeniach. To bez wątpienia, o tym chciałem powiedzieć, bez wątpienia najważniejsze wydarzenie dzisiejszego dnia, prawda? Tak, zdecydowanie to jest wydarzenie, nawet bym powiedział tygodnia, szczerze powiedziawszy. Szczególnie właśnie, że ostatnie tutaj doniesienia i zmiany na rynku, jakie zaszły, wprowadzają już taką dosyć dużą niepewność co do tego, jakie rzeczywiście wynikiem się zakończy to posiedzenie, bo... No właśnie, prognozy na poziomie 2%, poprzednio 2,25, czyli aktualnie w Stanach Zjednoczonych mamy stopy procentowe na poziomie 2,25, tak, aby być dokładnym, procent, spodziewana jest obniżka. Czy na pewno? To jest... No właśnie, pytanie jest zabawne, ponieważ rzeczywiście jeszcze niedawno pewność co do tego, że ta obniżka się pojawi, była niemal stuprocentowa. Miesiąc temu to właściwie nie było scenariusza, który by zakładał, że do tej obniżki nie dojdzie, a nawet mówiono o tym, że będzie obniżka większa. Mhm. Jak troszeczkę jesteśmy zjedziemy... Jesteśmy na stronie CME Group. No dokładnie. I dokładnie. No i właśnie, miesiąc temu, tydzień temu już pojawiły się scenariusze czy za możliwości jednak braku obniżki. Wczoraj właściwie jakby podział scenariuszy na pojawienie się obniżki, czy też pozostawienie stóp na dotychczasowym poziomie, to już był właściwie, odpowiadał życie monetą. Dzisiaj niewiele to się zmieniło, ten scenariusz obniżki ma troszeczkę większą prawdopodobieństwo. To są, przypomnę, szacowanie na bazie notowań kontraktów terminowych na właśnie stopę procentową funduszy federalnych, więc widać, że rynek w ostatnim czasie znacząco zmienił postrzeganie. A są ku temu powody? Czy coś zmieniło się w ostatnich dniach, być może nawet godzinach, jeżeli chodzi o amerykańską politykę monetarną? Dane. Tutaj jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną i produkcję przemysłową, dane okazały się nie tak słabe, jak oczekiwano, bo jeśli chodzi o produkcję przemysłową, a właśnie sektor przecież przemysłowy jest jakby tym, który jakby uzasadnia konieczność luzowania polityki pieniężnej, między innymi oczywiście poza też jednym z czynników wojna handlowa, ale właśnie słabość sektora przemysłowego miała być też elementem, jakby argumentem za tym, żeby właśnie obniżać stopy procentowe. Okazuje się, że ta produkcja przemysłowa była oczekiwana dużo słabsza niż faktycznie się okazało. Zmiana względem poprzedniego miesiąca była dużo lepsza. Rok do roku jeszcze tam zanotowano spadek, ale ten spadek właśnie był mniejszy niż oczekiwano, więc dane tutaj wskazują na to, że no nie jest tak źle, żeby podejmować znaczące, drastyczne jakieś działania. Zresztą w samym gremium Komitetu Otwartego Rynku też jest grupa członków, którzy są przeciwni luzowaniu polityki pieniężnej, przeciwni decyzjom o cięciu stóp. No i to właśnie, takie dane raczej ich argumentacje potwierdzają i no właśnie, rynek w tym momencie zaczyna jakby dochodzić do wniosku, że być może te oczekiwania były przesadzone. Zresztą no, retoryka Fedu wprawdzie ona zmieniła się względem końcówki ubiegłego roku z takiej
Jastrzębiej, powiedzmy, relatywnie na gołębią, ale to była taka retoryka, powiedzmy, umiarkowanie gołębia. To rynek zazwyczaj, wyceniając te przyszłe ruchy, wykazywał taką mocno gołębie nastawienie. Te oczekiwania były dużo większe niż te artykułowane przez Fed. No i teraz jakby okazuje się, że jednak rynek musi się dostosować do tego, co Fed do tej pory przekazywał, co potwierdza zasadę starą, że nie walcz z Fedem. Tutaj mimo wszystko ten przekaz z Fedu powinien być brany pod uwagę. No i no właśnie, mamy teraz sytuację, w której wcześniej zakładano, że ta obniżka się pojawi. Zresztą no, były takie sygnały, że może do niej dojść, ale no właśnie, teraz to już nie ma takiej pewności 100%. Co powoduje, że będziemy mieli prawdopodobnie sporą zmienność w momencie, kiedy ta decyzja się po pierwsze ujawni, a po drugie, jak potem pół godziny później odbędzie się konferencja, będziemy znali też treść komunikatu i to też będzie czynnik, który będzie wpływał na wyceny. Dokładnie. Co jest ważniejsze w tym momencie, zdaniem analityków, oczywiście zdaniem rynku, sama decyzja czy konferencja, która odbędzie się pół godziny po ogłoszeniu decyzji monetarnej? Treść komunikatu i konferencja będą istotniejsze zdecydowanie, ponieważ będą też narzucały światło na przyszłość. Decyzja, jaka zapadnie, nawet jeśli nie dojdzie do obniżki 100%, to ta jakby obniżka i tak jest przez rynek wyceniana. Gdyby wziąć pod uwagę nawet bieżące w tej chwili notowania, to do stycznia i tak oczekuje się przynajmniej dwóch, oczywiście to mówię, znowu rynek oczekuje, dwóch obniżek, więc gdybyśmy wzięli tą datę styczniową, to wtedy widać, że tutaj perspektywa jest taka, że no większość, 90% szans jest na jakikolwiek ruch na stopach procentowych, przy czym jak widać już 60% ponad jest dla samego scenariusza, czy 60% jest dla scenariusza obniżki dwukrotnej. Także tutaj no znowu jest to są oczekiwania rynku, więc Fed może oczywiście swoimi działaniami zweryfikować, ale widać, że rynek tutaj spodziewa się tego luzowania mimo wszystko i bardziej chodzi o to, w jakiej skali rzeczywiście Fed jest zdolny, czy skłonny do tego, żeby luzować. Mówi się o możliwości zasygnalizowania tego, że oprócz obniżki mogą pojawić się jakieś zmiany w kontekście ruchu na sumie bilansowej, czy też zostanie zakończony proces, czy inaczej, dotychczasowa proces obniżania tej sumy bilansowej zostanie zatrzymany i będzie pieniądze pozyskane z wygasających obligacji będą przeznaczone na kolejne zakupy, czy też, no właśnie, bo tutaj też element ten ilościowy też będzie brany pod uwagę w kontekście tego, czy rzeczywiście Fed bierze pod uwagę, czy jest tak mocno zdeterminowany. Przypomnijmy, ostatnia obniżka stóp procentowych Amerykańskiej Rezerwy Federalnej miała miejsce w lipcu, właściwie pod koniec lipca bieżącego roku. Wówczas mówiono o ruchu wyprzedzającym, o braku rzeczywistej potrzeby obniżki stóp, a raczej właśnie o takim ruchu wyprzedzającym tą konieczność. Dziś, niemal dwa miesiące po tej dacie, jesteśmy tuż po decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który również mocno gołębio zasygnalizował, że nie tylko obniżki stóp, ale również i skup aktywów. No i teraz pytanie, czy Amerykańska Rezerwa nie powinna, albo czy nie zdecyduje o kontynuacji luzowania, aby tutaj nie pozostać w tyle za Europejskim Bankiem Centralnym? To się robi wyścig, bo to nie tylko przecież te banki biorą udział w tym wyścigu, tylko jeszcze kilka innych. Rzeczywiście, no gdyby nie doszło do obniżki, to można domniemywać, co się będzie działo na koncie prezydenta Trumpa twitterowym. Więc myślę, że do obniżki dojdzie. Pytanie właśnie, czy to jest... Wydaje mi się, że mimo wszystko tutaj ton powinna nadawać Rezerwa Federalna. Jeśli tutaj ze strony Amerykańskiego Banku Centralnego będzie widać ostrożność w takich decyzjach mocno angażujących
politykę pieniężną, tutaj w stymulację, no to myślę, że też i pozostałe banki może wyhamują te swoje zapędy, które w tej chwili gdzieś tam się przejawiają w tych komunikatach, które są rzeczywiście w wymowie są bardzo głębie. Tak, ta poprzednia obniżka miała być taką wyprzedzającą. Jak widać, no na razie dramatu nie ma. Owszem, ta sfera przemysłu w Stanach Zjednoczonych słabnie. Można wziąć pod uwagę nawet, że dane makroekonomiczne odnośnie rynku pracy pokazują, powiedzmy, wyhamowanie czy lekką obniżkę średnich ilości nowych miejsc pracy, co też nie wynika, niekoniecznie musi wynikać z samej słabości przemysłu, chociaż to też wpływa, ale też po prostu on jest nasycony, ten rynek pracy, i ciężko jest generować czy znaleźć nowych pracowników. Więc tutaj to bym tego tak jakby negatywnie jeszcze nie odbierał. Natomiast tak, sektor przemysłowy jest tutaj słabością. Ale z drugiej strony, po pierwsze, usługi mają się lepiej, zdecydowanie lepiej. Po drugie, jak widzimy właśnie przy okazji ostatniej publikacji danych, to nie jest już taka słabość, jaką wcześniej się obawiano. No jest oczywiście czynnik ryzyka istotny, to jest ta relacja Stanów Zjednoczonych z Chinami. I to na razie nie ma sygnałów wiarygodnych, że to się miałoby wkrótce wyczerpać. Raczej są jeszcze jakieś pogróżki co do tego, że prezydent Trump nie waha się, żeby kolejnych narzędzi użyć. Więc to jest czynnik ryzyka, który też może być jednak przesądzający o tym, że jednak do dzisiejszej obniżki dojdzie w ramach tego właśnie wyprzedzającego ruchu. Jeżeli Donald Trump nie waha się przed kolejną eskalacją konfliktu z Pekinem, to może amerykański prezydent wie, co robi. I czy tutaj właśnie wojna handlowa nie pobudzi w pewien sposób popytu wewnętrznego, nie pobudzi w pewien sposób sił pracy w Stanach Zjednoczonych? Tutaj nie spodziewam się takich skutków w najbliższym czasie, żeby rzeczywiście to, raczej to przekłada się w tej chwili na wzrost cen i na obciążenie. Tak naprawdę to z punktu widzenia konsumenta amerykańskiego to jest to dodatkowy podatek. Jeszcze niedawno retoryka brzmiała tak, że to nie Amerykanie płacą, tylko Chiny. Teraz już z administracji prezydenta Trumpa już pojawiają się głosy, że tak, że zauważają, że to jednak Amerykanie też płacą. Co tak faktycznie jakby osłabia konsumpcję amerykańską, i też na dłuższą metę taka wojna właśnie odbije się na głównym tym motorze wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych, czyli konsumpcji. Poza jakimiś ewentualnie czynnikami właśnie inflacjotwórczymi, ale to też mi się wydaje, że to jest na razie małe zagrożenie. Bardziej chodzi o zagrożeniem jest wielkość konsumpcji i czy rzeczywiście Amerykę stać na to, żeby obniżać sobie, osłabiać tą część gospodarki. Czyli eskalacja zdecydowanie nie sprzyja wzrostowi gospodarczemu, co też widać, odbija się to globalnie, więc popyt nie tylko jest ograniczany w samych Stanach Zjednoczonych, ale to reperkusje są na całym świecie właściwie. Wyższy poziom inflacji, niższe stopy procentowe to w miarę prosty przepis na słabszą walutę. Czy rzeczywiście dolar amerykański w kolejnych tygodniach, miesiącach będzie tracił na wartości, czy może wprost przeciwnie? Ja jestem zwolennikiem, tak, zwolennikiem jestem scenariusza, który zakłada, że w najbliższym czasie dolar wytraci tę swoją siłę i dojdzie do zmiany. I to może na jakąś dłuższą metę. W tej chwili na razie z punktu widzenia, powiedzmy, patrząc z punktu widzenia traderskiego typowo, to jest to zbyt wcześnie, żeby już tutaj pod takie scenariusze zagrywać, ale biorąc pod uwagę, powiedzmy, układy różnych tam wykresów, to jest to scenariusz, który warto wziąć pod uwagę i nie oczekiwać zbyt mocnej aprecjacji dolara w najbliższym czasie. A jeżeli chodzi o główną parę walutową, którą w tym momencie powinniśmy mieć na monitorach, no tutaj mamy do czynienia zarówno z słabym euro, które no, swoimi czynnikami, słabszą dynamiką wzrostu produktu krajowego brutto w Niemczech, czy no, spowolnieniem w regionie, ale również i polityką monetarną EBC jest spychane w dół. Natomiast z drugiej strony również martwimy się o słabego dolara. Czy czeka nas jakiś przedłużony okres konsolidacji na głównej parze walutowej?
Na pewno znaczy wydaje się, że ta tendencja spadkowa, ona wyczerpuje swoją dynamikę. Jeśli chodzi o długi okres na parze euro-dolarowej, to tutaj widać, że wprawdzie rzeczywiście nowe dołki się pojawiają, ale jakby skala pogłębienia tego ruchu jest zdecydowanie mniejsza. Z drugiej strony, jeśli biorąc pod uwagę tą parę i sytuację na wartość euro, to tutaj wprawdzie rzeczywiście doszło do takiego ruchu luzującego politykę pieniężną, ale on jednak był mniejszy niż pierwotnie, znaczy niż niektóre scenariusze zakładały. To było takie minimum, czego oczekiwano po Europejskim Banku Centralnym, jeśli w ogóle miałby zrobić ten ruch. Więc i obniżka stóp o 10 punktów bazowych i wznowienie programu w wielkości 20 miliardów, to są wielkości, które były tymi minimalnymi, które brano pod uwagę. Więc wymowa raczej tego ruchu nie do końca jest taka gołębia, jak można było pierwotnie zakładać. W związku z tym to niekoniecznie musi wspólnej walucie tutaj mocno przeszkadzać. Wspominaliśmy o kilku ważnych rynkowo tematach, między innymi właśnie o decyzji Europejskiego Banku Centralnego, o wojnie handlowej. Czy w tym otoczeniu gospodarczym czy makroekonomicznym, jak zwał, tak zwał, znajdziemy jakiś walor, jakiś instrument na rynku walutowym, który w kolejnych miesiącach powinien utrzymywać w miarę stabilny trend, w miarę stabilne wzrosty bądź spadki? Stabilności tutaj ciężko oczekiwać na rynkach, więc to jest też relatywnie, co rozumiemy poprzez stabilność. No, w trendach wzrostowych są indeksy i na razie nie wygląda na to, żeby te trendy miały się zakończyć nagle. Wiele wskazuje na to, że w przypadku amerykańskich indeksów dojdzie tutaj do ataku na szczytowe poziomy i interesującym będzie obserwowanie właśnie w jaki sposób, w jakim stylu te ataki będą dokonywane, jak cena będzie się zachowywała, bo od tego może wiele zależeć. W tej chwili jest to pewnie jakoś tam nie wiadomo. Mamy konsolidację pod tymi szczytami, więc to też jest czynnik, który sprzyja oczekiwaniom na to, że do tych ataków dojdzie jednak. Ponieważ gdyby tutaj miało do nich nie dojść, to kontrakt podaży tutaj mogłaby być znacząca i to te cofnięcie mogło być bardziej widoczne. Na razie, jak widzimy, rynek od 3 czy 4 dni się trzyma tutaj blisko szczytów historycznych, biorąc ten właśnie indeks S&P. Więc no, założenie jest takie, że te trendy wzrostowe, które dziś mieliśmy okazję obserwować już od wielu miesięcy, mają szansę na kontynuację. I, no, jeśli mówimy tutaj właśnie o całorocznym wzroście jako stabilnym wzroście, no to tutaj przy stabilnym trendzie, co no, stabilność tutaj można też właśnie dyskutować, czy ona jest, czy nie. Natomiast trend jest zachowany w tej chwili, jesteśmy przy szczytach, więc ciężko zakładać, że będzie inaczej niż kontynuacja. Dzisiejsza obniżka może być zapalnikiem tych wzrostów na S&P, na indeksach? Myślę, że sama decyzja mniej, szczególnie by było zaskoczeniem pewnie, gdyby rzeczywiście do tej obniżki nie doszło, to mogłoby nawet popsuć trochę nastroje na giełdach. To też będzie ciekawe, w jaki sposób ta reakcja będzie przebiegała na ewentualną taką takie zaskoczenie, jaka skala by była słabości, ale jeśli mielibyśmy szukać tutaj czynnika, który by tą zmienność wywołał, to raczej to nie będzie sama decyzja, tylko właśnie komunikat i później przebieg konferencji. Tutaj zdecydowanie spojrzenie w przyszłość, sprawdzenie właśnie, jak się rozkładają głosy wśród członków komitetu, bo wiemy, że tam już to nie jest jednorodne ciało, tylko jednak jest podzielone i tutaj ta grupa jastrzębi, powiedzmy relatywnie, rośnie w siłę, więc no, to będzie też dla nas jakąś informacją, czego można oczekiwać w przyszłości. No i rynek będzie na to reagował, bo rynek szacuje, co się będzie działo w przyszłości, szacuje pewne wielkości i do nich się dostosowuje, więc to może być wyjaśnienie pewnych albo przynajmniej dodanie pewnych elementów do układanki może nam wywołać jakąś zmienność. Podsumowując, powinniśmy czekać na decyzję monetarną Fed i czy powinniśmy ją rozgrywać, czy powinniśmy tutaj w tym momencie liczyć na jakieś większe ruchy, większą zmienność na rynkach? To zależy od horyzontu inwestycyjnego. Jeśli ktoś ma horyzont długoterminowy, no to przygląda się temu z pewnym spokojem i bierze pod uwagę właśnie to bliskość szczytów i raczej tutaj
dramatu nie powinno być. No, osoby, które operują na krótszych interwałach, muszą wziąć pod uwagę większą zmienność, więc to zależy od predyspozycji i preferencji, ale może warto sobie odpuścić i poczekać na efekt i ewentualnie wchodzić na jakichś ruchach powrotnych, bo wtedy, no właśnie, więcej informacji będzie znanych i będzie też widać, jak rynek będzie na nie reagował i będzie można na bazie tych reakcji wyciągać wnioski. Więcej informacji nie tylko na temat decyzji monetarnej rezerwy federalnej jeszcze dziś na wizji Comparik 24 TV z całą pewnością nie zabraknie. Kamil Jarosz, CMC. Kamil Jarosz, Admiral Markets. Przepraszam, tutaj Kamil Jarosz, Admiral Markets, główny analityk Admiral Markets był naszym gościem. S&P 500 tuż powyżej poziomu 3000 punktów. Zobaczmy jutro, jak dzisiejszy dzień wpłynie na indeks, jeden z najpopularniejszych, jeden z największych indeksów świata. Tak więc bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na krótką przerwę, a o godzinie 12 główny serwis wiadomości w Comparik 24 TV, na który również serdecznie zapraszam.